To wygląda jak gówno. Zostańcie razem z nami. W dzisiejszym odcinku testujemy 20 produktów z angielskiej piekarni. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Dzisiaj troszeczkę nietypowo. Jeżeli jesteście ciekawi, co będę dla Was dzisiaj miał, co Wam pokażę, to zostańcie razem ze mną. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Koniecznie zostawiamy subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. A ja się widzę z Wami już za chwilę. Już się powoli zbliżamy. Słuchajcie, coś mi mówi, że dzisiaj ten test się nie uda. Zobaczcie, cała masa tutaj straży pożarnej. To słuchajcie, nie było ustawione, naprawdę. Musimy w tym momencie szukać nowego punktu. Znajdujemy się pod Pound Bakery. Jest to sieć piekarnicza w Wielkiej Brytanii. Co dokładnie oferuje, zaraz Wam pokażę. Udało nam się wszystko zakupić w Pound Bakery. Przede mną jest chleb angielski, ale tym razem właśnie prosto z piekarni. Otwórzmy go sobie. Chleb się prezentuje w ten sposób. Proszę bardzo, może w ten sposób pokażę. Nie jest to chleb tostowy tym razem. Typowy chleb właśnie na śniadanie czy na kolację. Kosztuje 1 funta, czyli około 5 zł. I co możemy zrobić z tym chlebem? To samo co z chlebem tostowym. Sami sobie zobaczcie, jak wygląda ten chleb. Nie wiem, czy ktoś miałby ochotę, szczerze mówiąc, na kanapkę z nim. Spróbuję sobie kawałeczek. Biały chleb pszenny z mąki typowo oczyszczonej, bezwartościowej. Nie jest zły, smakuje całkiem w porządku. W skali 10-stopniowej daję temu chlebowi aż 6, jeżeli chodzi o smak. Drugim produktem, który przetestuję, jest meat and potato pie, czyli mięsno-ziemniaczane pie. Ciastko francuskie. Sprawdźmy, jak smakuje. Tak się prezentuje, taki kwadracik. Biorę sztućce i sprawdzę, jak smakuje w skali od 0 do 10. Widzę, że fajny, podgrzany. Troszkę go rozkroję. I zabieram się za przetestowanie. Rozwala się niesamowicie.
no nie jest smaczny, nie jest doprawiony. Słabo wyczuwalne mięso, nawet nie wiem jakie mięso zostało użyte do przyrządzenia jako farsz do tego paja. Nie jest zbyt smaczny, dajemy tutaj 3 na 10. Przede mną jako kolejny produkt jest Veg & Curry Roll. Tak się prezentuje. Musieliśmy go troszeczkę naciąć, żeby sprawdzić, czy na pewno to chodzi o niego. Jest to po prostu paj z warzywami oraz z sosem curry. Tak się prezentuje właśnie ten roll. No niestety, poza tą przyprawą curry, nie czuć tutaj kompletnie nic. Ona zdominowała cały ten pie. Jest to bardzo intensywne, niesmaczne, niedoprawione. Już nie muszę chyba mówić o tym, że brak tutaj podstawowych przypraw, takich jak pieprz, sól. Jest to po prostu niesmaczne. 2 na 10. Kolejny produkt, który zostanie przeze mnie przetestowany, będzie to parówka, czyli sausage, English sausage. Tak się prezentuje. Po prostu jest to, słuchajcie, parówka, którą Anglicy jedzą na śniadanie. Tak zwane English breakfast. Myślę, że każdy zna. I zaraz to przetestuję. W smaku podobna do naszych kiełbas z grilla. Nie jest najgorsza, w smaku nie jest najgorsza, słuchajcie, ale to, jak ona wygląda w środku, to jest naprawdę no, bardzo mało apetyczne. Smakowo 5 na 10 i tyle zapisujemy. Następnym produktem, który Anglicy jedzą na śniadanie, jest taki placuszek ziemniaczany, oczywiście smażony w głębokim tłuszczu, jest to hash brown. Tak się prezentuje zazwyczaj w kształcie takiego trójkąta. Zaraz obok śniadania angielskiego musi się on pojawić. Także przetestujmy, jak on smakuje. Przetestujmy. Placek ziemniaczano-cebulowy, bo o tym zapomniałem wspomnieć. Bardzo tłusty w smaku. Nie jest zły. Akurat smakowo naprawdę fajnie wypada. Myślę, że jako dodatek do hamburgerów czy do tych angielskich muffinów, które będziemy mieli zaraz tutaj w tym teście do przetestowania, myślę, że się bardzo fajnie sprawdzi. Dlatego tutaj daję 6. 6 punktów na 10. Jaki będzie kolejny produkt? Zobaczmy. Mam przed sobą chicken paja, czyli paja z farszem z kurczaka. Tak się prezentuje. Słuchajcie, ja tutaj kurczaka nie widzę. Jest to po prostu no, obrzydliwe. Zobaczcie, to ma jakiś sos. Nie wiem, czy to będzie widać do kamery. Wygląda to strasznie mało apetycznie. Czy ja naprawdę muszę to próbować? Słuchajcie. Niestety 0 na 10 proszę zapisać. To jest po prostu niejadalne. Tyle, tak to podsumuję. Poproszę następny produkt. Koło siebie chusteczki, na wypadek gdyby mi się przydały po raz kolejny. Przede mną kolejny produkt, który zaraz przetestuję. Jest to Jumbo Steak. Zobaczcie, taki większy, znacznie większy od poprzednich. A jak będzie smakował? Sos
jaki wydobywa się z tego Jumbo Steak Pie'a, jakkolwiek to się nazywa, jest po prostu obrzydliwy. Wygląda to jak właśnie to jedzenie dla psów, które testowałem. Kto nie widział testu angielskiego jedzenia, to gdzieś Wam tutaj zostawię link. Będziecie mogli kliknąć, ale też w opisie zostawiam zawsze. Do odważnych świat należy. Słuchajcie. Ja powiem tak. Jak można coś takiego komukolwiek podać do jedzenia? I ja nie mówię, słuchajcie, ja nie żartuję. To jest po prostu ohydne. Smakuje to jak najgorszej jakości mięso. Jest to po prostu dla psów lepsze rzeczy produkują. Nie mieści mi się to w głowie. 0 na 10. Zapisujemy 0 na 10. A kolega będzie to zaraz próbował. Takie ohydstwa, słuchajcie, ja się normalnie buntuję, żeby to próbować. Kolejna rzecz, jaka w tym momencie zostanie przetestowana przeze mnie, jest to kanapka cheese and ham, czyli kanapka z serem i szynką. Kosztuje ona 1,50 funta. Jest to w przeliczeniu 7,50 zł. Pozostałe produkty, wszystkie produkty z tej piekarni, które testuję, wszystkie ceny tych produktów będą zapisane w opisie pod filmem. Także możecie tam zaglądać, a ja przetestuję w tym momencie kanapkę. Gumowe pieczywo. Trochę inne niż chleb angielski. Czy to tostowy, czy ten zwykły. Przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale niestety. Spadł kawałek sera. Tak jak mówiłem, szynka, ser. Nie ma tutaj w ogóle żadnego masła. A przepraszam, jest margaryna. W ilościach bardzo znikomych i marnych. Brak ogórka, brak jakichkolwiek warzyw, pomidora czy sałaty, cebuli. Nie ma tutaj nic. Jest to po prostu taka jałowa, zwykła, sucha kanapka. Jak ktoś jest bardzo głodny, jedzie gdzieś pociągiem czy autobusem, nie miał czasu sobie przygotować śniadania, czy właśnie na lunch, jest to fajna alternatywa, ale myślę, że lepiej sobie przygotować, słuchajcie, coś w domu samemu. Kanapka otrzymuje ode mnie 7 na 10. Następnym fascynującym produktem, jaki przetestuję, już się nie mogę doczekać, chusteczki w gotowości, będzie, słuchajcie, traditional pie, czyli jakiś taki tradycyjny pie. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Pokażę Wam, jak on wygląda. Tutaj macie połóweczkę. Trochę jak taki pieróg calzone, można powiedzieć. Nie wygląda źle. Troszkę się wyróżnia. Jego koszt to 90 pensów za sztukę, czyli jest to niecałe 5 zł, około 4 zł i 80 groszy. Sprawdźmy, jak on smakuje. Widzę, na pewno widzę marchewkę, jakiś sos, nie wiem, czy to ziemniak, czy to jakieś inne warzywo, no zaraz zobaczymy. To nie ziemniak, to seler. Czuć tutaj również groszek. Zdecydowanie mogę polecić. Idealne. Naprawdę dobre. Smaczne. Więc otrzymuje ode mnie 8 na 10. No ja jestem w szoku. Kolejnym produktem jest minced beef onion pie, czyli mięso wołowe z cebulą. Przekonajmy się, jak smakuje. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobry jak poprzedni. Jego cena to 75 pensów, czyli 3 zł 75 groszy. Tak wygląda.
Ja Cię proszę, żebyś sam sobie to spróbował. Dziękuję bardzo. 0 na 10. Mamy następne. Tutaj kolega już mi podał. Mamy taki, słuchajcie, mega sausage bacon and egg barn. Czyli jest to bułka, śniadaniowa bułka z takim pełnym angielskim śniadaniem. Mamy tutaj parówkę, bekon i jajko. Tak się prezentuje, zaraz odpakuję i pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda. To wygląda w ten sposób. Bułka trochę się rozwala, wszystko się tu rozwala. Bułka przypomina trochę hot doga. W środku mamy właśnie parówkę, jajko. Gdyby ktoś nie wiedział, słuchajcie, gdyby ktoś nie wiedział, bo raczej nie będziecie tego wiedzieć, to jest jajko. To jest jajko, dokładnie tak. Nie będę pokazywać reszty, na pewno będziecie to mieli na podglądzie. Ta bułka kosztowała funta, czyli niecałe 5 zł, około 4,99. Próbuję. Cóż, wizualnie wygląda to bardzo źle. Jak wspomniałem, jemy również oczami. Jest to bardzo ważny czynnik, ale nie jest to niesmaczne. Nie mogę kłamać, nie jest to niesmaczne. Daję tutaj 6 na 10, ale słuchajcie, szału nie ma. No nie wiem, no to jest po prostu dla kogoś, kto jest naprawdę głodny. I tak to może zostawmy w ten sposób. Przechodzimy do kolejnego produktu. Jak widzicie przede mną cheese and onion pie, czyli ser, cebula. Zobaczymy, jak będzie smakował ten pie. Zaraz przetestujemy. Tak się przedstawia. Ser cebula. Nie jest to smaczne. Nieobrzydliwe. Ja tu nie zwymiotuję po zjedzeniu tego, ale nie jest to nic dobrego. Nic, co mógłbym komukolwiek polecić. Nawet, słuchajcie, kogoś, kogo nie lubię. Komuś, kogo nie lubię. Nie, nie mógłbym. Jest to coś niesmacznego. Nie polecam. Maciej nie poleca. Maciej daje tutaj jedyneczkę. I lecimy do kolejnego produktu. Kolejnym niesamowitym produktem, który kosztował 75 pensów, czyli 3 zł i 75 groszy, jest sausage roll. Wiele z tych rzeczy właśnie, wiele z tych pajów kosztowało 75 pensów, ale do każdego z nich była opcja kupienia dwóch za funta. My zdecydowaliśmy się jednak kupić po jednym. I nie chcemy, aby Maciej się roztył, bo się nie zaczyna mieścić w kadrze. Zacznę. Spróbuję tego sausage rolla, tak on się prezentuje i lecimy. Jak smakuje? Tutaj dodam, że już próbowałem sausage roll kupiony w Islandzie. Kto nie widział, zapraszam na wielki test angielskiego jedzenia. Tam przetestowałem prawie 30 produktów. Kto jest ciekawy, link w opisie zostawiam. No dobra. Dobra. Pyszne. Niebo w gębie, jak domowe. Dziękuję bardzo. Na temat angielskich parówek już się wypowiadałem. Możemy zapisać 1 na 10. Po prostu delicious, słuchajcie. Kolejnym produktem, którym będę testować, jest baked beans sausage, czyli takie zapiekane ciasto z fasolką i z parówką.
czyli coś, co lubię. Tak się prezentuje, kosztuje standardowo 75 pensów, czyli 3 zł 75 groszy, z możliwością zakupienia dwóch za funta. No i tniemy. Ciągnie się jak stara opona. Smakuje to jak ciasto francuskie wypełnione fasolką z puszki w sosie pomidorowym. Sos jest bez smaku, bez soli, bez pieprzu. Fasolka jest rozgotowana, ciasto się ciągnie. No po prostu nieapetyczne to jest po prostu. Po prostu nieapetyczne. Tyle w temacie. Nie jest niesmaczne aż tak, dlatego dostaję 3 punkty na 10. Następnym produktem jest, słuchajcie, sausage egg muffin, czyli muffinka, takie ciastko w zasadzie z parówką i z jajkiem. Zobaczcie, tak wygląda. Bardzo tłusta. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, jak można coś takiego jeść na śniadanie. Na śniadanie, aż mi w gardle stanęło, słuchajcie. Anglicy na śniadanie jedzą właśnie parówkę, ser, do tego hash brown, często jajko, jakieś grzyby, fasolkę, to jest ich śniadanie, no i bekon. Także bardzo kaloryczne, bardzo tłuste. Ja po takim śniadaniu raczej bym miał ochotę się walnąć do łóżka i nie wstawać przez cały dzień. Smakowo nie jest to najgorsze. Kiedyś podobne muffiny były sprzedawane w McDonaldzie. No mamy tutaj jajko, mamy tutaj ser, parówkę. Kaloryczne, fajne. Nie jest niesmaczne. Otrzymuje ode mnie ten produkt aż 8 punktów. Kolejnym produktem, tym razem produkt deserowy, jest to chocolate brownie, czyli czekoladowe brownie. Jak sami widzicie, za sztukę 50 pensów, czyli 2 zł i 50 groszy. Odpakowuję i sprawdzam, jak smakuje. Brownie wygląda w ten sposób. Pyszne czekoladowe. Bardzo dobre, rozpływające się w ustach, bardzo miękkie. Myślę, że 10 na 10 otrzyma to brownie ode mnie. No i przede mną tutaj carrot cake, czyli ciasto marchewkowe. Tak wygląda. Nie wiem, co ono ma na wierzchu, czy to bita śmietana, czy to lukier. Zaraz się zabieram za testowanie i Wam powiem, czy dobre, czy nie. Bardzo dobre. Smaczne. Myślę, że spokojnie tutaj damy 9 na 10. Ciasto marchewkowe mogę polecić. Wcześniejsze ciasto marchewkowe kosztowało 75 pensów, czyli 3 zł 75 groszy za sztukę, a przede mną 4 takie mince pie, za które zapłaciliśmy niecałe 5 zł, dlatego że kosztowały funta. Jak one będą smakowały? Nadzienie składa się ze skórki pomarańczowej oraz rodzynek. Nie wiem, co tutaj jeszcze jest, słuchajcie. Jest to naprawdę fajne, słodkie. Samo ciasto nie jest słodkie, ale farsz jak najbardziej tak. Szczerze mówiąc, mi to smakuje. Jadłem lepsze wersje tego mince pie'a, dlatego że w sklepach i w innych piekarniach można dostać po prostu troszkę lepszej jakości, smaczniejsze. To wypada trochę słabo, przyznam się. I dlatego otrzymuję do mnie 5. Za sobą mam takie ciastko przypominające trochę z wyglądu naszą kremówkę. Przetestuję sobie, jak ono smakuje. Na górze ma dużą warstwę lukru.
Ciągnie się to ciasto niesamowicie. Takie trochę gumowe. Krem smakuje identycznie jak w naszej kremówce. Lukru jest dużo. Fajnie się to naprawdę komponuje. Kosztowało tylko 75 pesów za taki mały kawałek, czyli 3,75 zł. Myślę, że jest warte swojej ceny, jest naprawdę dobre i otrzymuje punktację ode mnie 10 na 10. I tak dobiegamy do końca naszego dzisiejszego testu. Na tym kończymy test produktów z piekarni Pound Bakery. Dajcie znać, który z tych produktów chętnie byście wypróbowali sami, którego produktu na pewno byście nie ruszyli. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie zajrzyjcie do playlisty. Tam czekają na Was wszystkie wielkie testy, jakie do tej pory przeprowadziłem. Jeżeli odcinek i formuła Wam się podobała, żeby Wam pokazać, jak to wygląda na żywo w tej piekarni, to koniecznie zostawcie mi łapę w górę. To jest bardzo ważne, bardzo, bardzo motywujące dla mnie. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Klikamy może dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Wielki test za 2 tygodnie w poniedziałek o godzinie 15. Dzięki serdeczne za to, że byliście razem ze mną. Trzymajcie się.